Witam, ja jestem Zenek, a to jest Duelist. Karcianka, która na chwilę obecną znajduje się w zamkniętej becie, ale jakiś czas temu publikowałem, no kilka dni temu publikowałem na swoim kanale filmik z kilkoma kluczami ukrytymi w tym właśnie filmie. I przy okazji były tam jakieś przydatne linki, dzięki którym można było sobie taki klucz po prostu załatwić od deweloperów. Ja sobie w tą gierkę pogrywam cały czas, staram się wykonywać jakoś tam daily questy. Dzisiaj już wszystkie zrobiłem, trochę golda uzbierałem, dość szybko się farmi to złoto, więc to jest fajna sprawa dla ludzi, którzy nie mają kart. Poza tym po ostatnim update'cie weszedł nam, czy też pojawił się Gauntlet. To jest chyba coś w stylu areny po prostu z Hearthstone'a. Do tego jest nam potrzebne bodajże coś w stylu jakiegoś ticketu, czyli takiego biletu turniejowego jak w Hearthstone'ie. Ja go gdzieś dostałem za darmo, tylko szczerze mówiąc nie mam pojęcia, gdzie on jest tutaj jakoś zapisany, podany. Mam złoto. Mogę sobie zafundować pakiety. A zaraz, czy tu jest napisane gdzieś o coś o tym bilecie, który ja tam gdzieś dostałem? No nie specjalnie. No nie, w każdym razie chyba jest potrzebny jakiś taki bilet. No dokładnie nie wiem. No pewnie jakiś tam jeden bilet dostałem, ale jeszcze do tego gauntletu się powiedzmy nie logowałem, czy też nie wchodziłem do tego. Okej, pogram sobie dzisiaj rankedy. Złożyłem fajną talię na nowym generale. W sumie to teraz moja ulubiona talia, bo mam naprawdę niezłą inrację na niej. To jest właśnie ten generał Magmar. Taki typowy tank z bardzo silnymi stworami i z niekoniecznie może jakimiś mocnymi zaklęciami, ale znaczy zaklęcia są dość dobre, ale wszystkie z jego zaklęć są nastawione na buffowanie jednostek, czyli na zwiększanie ich odporności i ataku. No to jest taki, tak jak mówię, no cały ten deck opiera się na takich bardzo silnych stworach walczących raczej wręcz. I co ja tutaj sobie gram? Gram coś takiego jak Greater Fortitude, czy jakkolwiek to czytać, to jest zaklęcie, daje minionowi 2 i 2, czyli 2 punkty do ataku, 2 punkty zdrowia. Gram tego kurczę blada jakiegoś kucyka z dispelem, czyli z wyciszeniem, gram 3 razy Mystic Healing Mystic, czy jakkolwiek, no Healing Mystic, czyli kolesia, który leczy nam bohatera, 2 punkty, 3 razy go gram. Gram Piercing Mantis, czyli taką kurczę modlichę z szerokim atakiem, on atakuje wszystkich wrogich stronników, którzy znajdują się wokół niej. Za 2 damage'u, 2 punkty zdrowia, 2 surowce kosztuje, czy 2 punkty many. Rock Pulverizera, to jest minion z prowokacją, robi to samo praktycznie ta prowokacja, co prowokacja w Hearthstone'ie. Dalej mam Golema, 3-2, 3 razy, następny Golem, 4-3. Zatrzymany, też 3 razy go gram, Earthwalkera. Tą kartę dostaniecie z czasem, jak wylewelujecie sobie tego Magnara na jakiś tam poziom. Nie pamiętam teraz, na którym poziomie go mam, chyba na 5, na 6, coś takiego. Ta karta wam dropnie w pewnym momencie, jak dojdziecie do pewnego poziomu tego generała. On jest bardzo dobry, ten Earthwalker. On ma grow 1-1, czyli co turę rośnie, dostaje 1 punkt do ataku, 1 punkt do zdrowia. To jest naprawdę mega mocna karta. Plus mam 3 takich kolesi jak Palanksar. Za 3 surowce, no to jest jakiś po prostu absurd. Znaczy, no nie jest może jakiś mega silny, ale no jeżeli będzie musiał go atakować na przykład bohater, żeby go zabić, to dostanie 700 wetów, więc no to jest dość ciekawa sprawa. No tak jak widać ma ciekawe statystyki, taka ta 7-2, mało punktów zdrowia, ale jest mega silny. Można go oczywiście jakoś tam buffować, zwiększać mu to zdrowie i tak dalej, atak przy okazji. Ale no jest wrażliwy raczej na ataki dystansowe. Więc jeżeli ktoś ma jakiegoś strzelca, który ma 2 punkty ataku, to bardzo szybko może go wykończyć. Gram go 3 razy, następnie gram 3 razy Tygrysa, 3-2 z Rushem, czyli tak naprawdę z szybkim atakiem. Dalej gram artefakt, to jest dobry artefakt, najsilniejszy artefakt do tej pory, jaki wylukałem w tej grze. Daje aż plus 6 ataku generałowi za 4 many. Gram go 3 razy, bo jest bardzo silny. To praktycznie prawie OTK można złożyć na tych artefaktach. Jeżeli zagramy sobie 2 w następnej dużej kolejny artefakt, to nasz bohater będzie miał plus 18 do ataku. W sumie razem będzie miał 20 punktów ataku, no to jest mega mocne.
Dalej, kolejny golem za 4, 4, 6, następny golem za 5, 4, 9, to już takie naprawdę mocne jednostki. No i tutaj mi dropła świetna karcioszka, to jest Epic, wypadł mi z któregoś tam pakietu. Kopiuję danego stronnika, pojawiają się dwie kopie wybranego stronnika, więc ja w jednej grze skopiowałem sobie tego Earthwalkera, którego on mi urósł do 7-7 i później go skopiowałem tą replikacją i po prostu przeciwnik momentalnie poddał grę. No miałem trzech tych Earthwalkerów 7-7, no więc po prostu przeciwnik nie miał szans, musiałby ich albo wszystkich pozabijać szybko, albo wyciszyć, no jedyna szansa, no ale nie wyciszył, tylko po prostu poddał grę. Okej, tak wygląda ta talia, 40 karcioszek, tak jak widać sporo dwójek, sporo trójek, 4 szóstki, 3 piątki, 1 szóstka, to jest ta replikacja. Okej, pkniemy sobie jakiś meczyk, jakiś rankingowy, w sumie wbijem nawet wysoki poziom. Jeszcze chyba parę zwycięstw i wejdę chyba do Silvera. Na razie siedzę na brązie. Okej, no rozdanie nie jest złe. Tego Healing Mystica mógłbym na razie usunąć, bo on mi się nie przyda specjalnie. Może jego sobie usunę, zobaczymy, może dostanę coś ciekawszego. Artefakt, no spoko. W ostatnim update'cie pojawiła się nawet nowe pole bitwy się nawet pojawiło. No i tych gości, tych generałów VAT The Immortal. Naprawdę jest sporo deków teraz z tym kolesiem. Naprawdę dużo ludzi gra na tym bohaterze, bo ta talia jest naprawdę bardzo silna. Okej, podejdziemy sobie tutaj. Czy on nic nie zagrał w poprzedniej turze? Lol, nic nie zagrał. Dobra. Dropnę sobie golema. Mam kolejne dwa punkty many. Zabawnie, można by dropnąć kolejnego golema. Tutaj? No niech będzie tutaj. Let's go. Okej. Zobaczymy, co on zrobi. Może podejść tu. Tutaj jakiegoś... przyzwać stronnika, zabrać ten kryształ manę. Będzie miał 4 punkty many wtedy. No zależy jeszcze, jakie ma rozdanie. No, problem z tym, że on zaklęcie ma. No to zaklęcie jest dobre, ja go nie gram w swojej talii. Ale jak widać nie jest złe, mógłbym się zastanowić, czy wrzucić to zaklęcie. Jak ono działa dokładnie? Destroy any minion with the lowest attack. Or... Tight for the lowest attack, albo wyrównaj do najniższego ataku. Czyli można zabić stwora z najniższym atakiem. To jest dobre, jak szybko dostaniemy, to kosztuje 2. No nie wiem, co on mi tu przyzwał? Jakiegoś stwora latającego z airdropem. Airdrop to jest taka możliwość, znaczy daje możliwość stworowi zagrania go... Znaczy możemy zagrać takie stwora po prostu wszędzie, na każdym kwadracie pola bitwy. Na dzień dobry. On nie lata, on się porusza. Normalnie po ziemi, ale ma ten airdrop. Okej, ja mam w ogóle 4 surowce. Mógłbym zagrać artefakt, ale chyba nie chcę tego artefaktu grać teraz. Mogę zagrać tego świniaczka, 7-2, Palanxara, ale... Nie wiem, czy to nie jest ryzykowne. Jak ma kolejne te zaklęcie, to mnie go zaraz szybko zamorduje. Czy to nie będzie jakaś może moc wielka strata? No, zaklęcie kosztuje 2, on kosztuje 3. Mam też tygrysa z rushem, 3-2. Albo zaraz, jak to sobie mam 4, będę miał 2, nie mam nic za 2, cholera. Trochę słabo. Może jednak artefakt pyknąć. Whatever, ciśniemy. W taki sposób, bez artefaktu. No. Zobaczymy, czy koleś... O, w sumie mam 2 artefakty, to może być fajne combo, można poczekać sobie do... na przykład 8 tury. No to nie będzie 8 tura, można poczekać do momentu, aż będę... No tak, tym sobie podejdzie. No to miodzio po prostu. A on sobie zagra artefakt. Fantastycznie. Może zapomniałem o tym, że on to może przesunąć w tak bezczelny sposób i zabić mi tego typa. 18, 8 punktów ataku. I jeszcze ma 2 razy, może użyć tego artefaktu. Teraz jak go zaatakuje, to on straci jeden durability na tym artefakcie. 5 surowców. Mogę zagrać kucyka z wyciszeniem, ale specjalnie nie ma co tu wyciszać. Plus tygrysa. Saber Spine Tiger. Będzie 5 damage mogę mu wbić w tej turze, on mi wbije 8.
Ciekawa sprawa. Może spierdzielać tym kurczę bohaterem. Przejdę się tu. Zagram tego tygrysa. Jak go zaatakuję, to on straci jeden durability na tym artefakcie. No i dobra, i przyzwę sobie tego kurczę blade. Zmutowanego kucyka z dispelem. Niestety nie ma co tutaj dispelować. Czy ja mogę zdispelować kurczę ten artefakt? Nie, nie da rady zdispelować artefaktu. Już myślałem, że mogę zdispelować artefakty, Chrystus, to by było troszkę mocne. No okej, no tak czy siak może podejść do mnie i zadać mi kolejne 8 damage'u. Jak się uprze. Ja mam 6 surowców, szkoda, że nie 7, bym sobie zagrał dwarne i tak podejdzie do mnie. 7 punktów życia mi zostało, mu się skończył artefakt. Ma 13 punktów życia, jak miał 8, to miałby 6, 6, 12. 12, no byłoby GG po zawodach. Brakuje mi jednego surowca, tak naprawdę, żeby to zrobić. A on kolejny, nie. Myślałem, że kolejny artefakt zagrał. No, mam kolejnego kucyka, mogę go wyciszyć. Tak, jak to zrobić? Tym gościem podejdziemy sobie tu. Teraz tak. Wyciszymy tego typka. Teraz mogę zagrać artefakt za 4 i go pacnąć za 8. Ale on może podejść tym. To będzie 4, 6, natomiast zginę w następnej turze. Chociaż mogłem tak to zrobić. Tego przesunąć tu, tego zagrać tu. Zagrać artefakt i modlić się, żeby nie miał żadnego zaklęcia. No, zrąbałem trochę. Dobra, to zagram golema tutaj w takim razie. No ja mam trzymany, ale... No, szkoda, że nie mam 4. No tak jak powiedziałem, jak miał 8, to bym mógł zagrać 2 razy to i byłoby pogrzeb w tym momencie. Atakować go, czy nie? Dobra, pacnę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na wyżej zgona zaliczę. Trzeci artefakt, no zabawnie. No, jeżeli ma artefakt, to zginąłem. Mam 5, czy on tego zbuffuje jakoś? On jeszcze tego zbuffuje, no dobra, pogrzebam. Niestety w topa. No, blisko było. Czy to mogę wygrać tego przesuwając tu? Chyba nie, i tak bym zginął. Mam 23 rangę. A od 20 rangi jest silver. Zobaczymy, zobaczymy, co mi tutaj dobierze. Magmar versus Vanar. Okej. Tu gram z tą babką, którą na początku grę. Ale no jakoś nie jest, nie wiem. Znaczy ona też ma spoko kartę, ale ja nie mam dobrych kart do niej na razie. Wolałem sobie wybrać tą talię z tym epikiem, bo ta replikacja jest naprawdę mocna. Jest tak, no przydałoby się coś ze dwa. Mam na dzień dobry mam tych Earthwalkerów. Oni są naprawdę nieźli. Tylko problem jest taki, że nie mam nic ze dwa. Bym sobie nawet ich dwóch zestawił, bo oni są naprawdę mocni. Nie wiem, może ryzykować tylko tego wymienić i coś ze dwa może mi dropnie. Jak nie, to stracę turę tak naprawdę. Nie, może wywalić jednego Earthworkera. Chociaż jakbym dostał tutaj dwójkę, to byłoby nieźle z tymi dwoma. Naprawdę mocne rozdanie by było, dobra. Okej, mam z prowokacją typka. Dobra, zapraszam tu. Przyzwiemy sobie prowokację. Heja. And turn. Okej, modlicha w następnej turze. Miał 3, mogę mieć 4 surowce. Ej, to nieźle. Mogę zagrać tego Walkera i rzucić na niego Fortitude, czyli troszkę go wzmocnić. 2-2 mu dać. A on co turę będzie mi rósł jeszcze 1-1. O, koleś nic nie zagrał. To słabiutko. To słabiutko, teraz tak.
Mogę podejść moim generalem tu. Nie będę jakoś ryzykował z tym walkerem. Zagram go chyba tutaj za plecami na razie. Pyk. Rzucimy na niego to. Okej, on ma 5-5 teraz. Nice. W następnym turze będzie miał 6-6. No i miodzio. Ha, kolejnego buffa dostałem. Nice. Ja bym miał 4 surowce w następnej turze. Chociaż może tu trzeba było go przyzwać. Podszedłbym nim tutaj. Ale takie raszowanie tych kryształów many zauważyłem, że nie jest często dobrą sprawą. Czasami można o wiele łatwiej wygrać nie raszując, tylko jeżeli mam dobre rozdanie, po prostu walić od razu w generała. Olać te kryształy, bo one na stałe mi nie podnoszą ilości many, tylko po prostu w danej turze nam dają jeden kryształ many więcej. Czy tam jeden punkt many, jak to woli. Zobaczmy co normalnie, jak ma kiepskie rozdanie, to naprawdę mogę tutaj go szybko pocisnąć z tymi golemami silnymi. Czy on tu ma deal for damage to ani minion? No przeżyje? Jeszcze przeżył, okej, okay. Jak zaklęcie jakieś zagrał, ale pierwszy raz widzę, on ma 6-2 teraz. Co to było? Jakiś common deal for damage to any enemy minion, draw a frost minion for your deck, from your deck. A, czyli dobra sobie jeszcze jakieś frosta, czyli to jest taki minion. Znaczy to nie jest minion, tylko to jest frost. Są różne rodzaje stworów. Są miniony, frosty, są golemy, tak jak ten, ten jest minion akurat, ale to jest golem na przykład. Okej, okay, tego przeniesiemy tu, ile mam? 4? Mogę tak, generalissimusem wejść sobie tutaj, albo wejść tutaj, będę miał 7. Czy ja za 7 coś mogę zrobić? Mam 4, nie, będę miał 6. Ej, to mogę coś, mogę tego koksa przyzwać, o lol. Tak, tym sobie wejdę tu. Generalem pójdziemy tu. No i mam 6, teraz mogę przyzwać sobie tego monstrualnego golema. Tylko jak go zagrać? Tutaj? Będzie miał zaklęcie, to i tak go sięgnie zaklęcie, to bez znaczenia. Czy tutaj? No dobra, nie będę ryzykował, dam go tu. Dam na niego buffa. 2, 2, 6, 11. Może być. Co on mi tutaj kombinuje? Jakieś wyciszenie, jakieś zaklęcie? Znowu 2 damage'u. No dobra, ten zgona zaliczę. No, to zaklęcie jest słabe. Ono zamraża wszystkich w danym rzędzie, ale... Mam to zaklęcie, ono słabe mi się wydaje. No jak koleś ma cieniutki deck, jakoś talię na zaklęciach złożył, a te talię na zaklęciach na tej babce też próbowałem takie składać, ale nie są najlepsze te zaklęcia. Żeby można sobie było wybrać, czy chcemy zamrażać w poziomie, czy w pionie, to było dobre, ale te wszystkie zaklęcia zamrażają tylko w poziomie. I to jest trochę słabe. Teraz tak, mogę podejść tym, on ma prowokację, on będzie musiał atakować cały czas tego typka. Ma tylko 2 punkty ataku, no chyba, że zagra jakiś artefakt na niej. Idziemy sobie, mogę nim zaatakować, a to nie ma sensu, wolę niech on cały czas ją tutaj prowokuje. Więc tak, mam 5. Przezwijemy sobie Eric Walkera. Bingo, powiedzmy w tym miejscu. On nam będzie tutaj ładnie rósł. Potem sobie przejdziemy tu. General, no nie poszaleję z tym chodzeniem. No to trzeba trochę ten, jeszcze się skupić i po prostu dobrze rozgrywać te poruszanie jednostek. No i dobra, 2 surowce mi zostały, to zagramy sobie tą modlichę. Modlicha z szerokim atakiem. Powiedzmy w tym miejscu. No i już mam taką przewagę, że nie powinienem tego przegrać. Chyba, że on mi tutaj zamrozi tym zaklęciem, które zagrał przed tym Chromatic, to się nazywa Chromatic Cold. 2 damage'u to all enemy minions, a to tylko minionom zadaje damage, to generałowi nie zadaje. A, on gra talię na zaklęciach, on teraz zagra takie kurcze ściany. 3, 3, 3, ile tych ścian będzie miał? 2? O, ten koleś jest nawet spoko. On ma fajny Dying Wish ma, przyzywa... Ghost Wolfa 3-3, czyli przezywa wilka o takich samych statystykach jak ten koleś. Coś jeszcze? Zostało mu jeszcze ile? 0 many mu zostało, dobra, to GG chyba.
Co to robi? A to ma prowokację? To ma prowokację. Zabawnie. Jest tak, jakbym miał jakieś buffa, to mógłbym zbuffować tą modlichę moją, przesunąć ją tu, chociaż ja nie mogę jej przesuwać chyba, czy mogę? Z prowokacją. Przesunąłbym ją tutaj i zbombardowałbym te wszystkie kryształy i tyle. Artefakt mam, ale to na razie oleję ten artefakt. 6. W sumie tylko mogę zagrać jednego golema. A może zagrać artefakt i rozwalić to? Się tam będę bawił. Zrobimy tak, on może podejść? Może, o dziwo. Dobra, to bombardujemy. Lecimy, tak. Ten masz 6-11, jak to zrobić generałem? Rozwalić to? Czy może tym rozwalić to? Dobra, to tak. Bang. Ten dostanie 3 damage'u, to nie wyszło mu na zdrowie specjalnie. Ale będę mógł podejść generałem tutaj. Tym mogę zaatakować, podejść tu. Chociaż ten teraz i tak będę musiał chyba atakować to, bo on ma prowokację. Mogę podejść tu i zaatakować tego gościa? Nie, no mogę. A, sorry, to ona jest, ta ściana sprowokowana jest przez tego mojego typka, dobra. Let's go. Boże, mi się porąbało, że ta ściana ma prowokację, ona nie ma żadnej prowokacji. Dobra, to git. Prowokacja ona ma ten, od tego mojego, kurczę, miniona tutaj. Shit, ona jest po prostu ściana 3-3 i tyle. No, okej. Okay. O, i mam tego, te epickie zaklęcie, Boże, to będzie niezłe. Szkoda, że tym atakowałem, to ono mi skopiuje go, ale będzie słabsze. To będzie niezłe, naprawdę. Okej, no to ma 24 punkty życia, a tym sobie ucieknie? Pytanie, czy zaatakuje. Czego? No, pasuje mi to. Szkoda, że zaatakowałem cholera tym gościem. Miałbym, no dobra, będę miał 3 gości, 6-8. Tyle ile ma, 7 manę jeszcze, zobaczymy co zagra. Świetnie się gra w tą gierkę, prawda jest taka grywalna. Tylko trzeba dobry deck złożyć, na początku jest dość trudno. No co mi to przyzywa? Jakiegoś uncommona fajnego. Glacial Elemental, taki Frost. Ciekawe czemu to zaklęcie, które buffuje Frosty. Daje im 3-3. Jest niezłe. A ten co robi? Ranged Minion smooth attack this minion first. Ja nie mam żadnych rangerów, więc whatever. Dobra, to mam ile? 7 many, tak? Mogę sobie użyć tego epika na tym koksie i po prostu go skopiować dwa razy i będę miał taką armię tutaj, że nic mnie nie powstrzyma. A, ten coś robi? Summon of Frost, deal to damage to a random enemy minion. Aha, czyli jak będzie przyzywał Frosty, no whatever. Może podejść tu? Nie może, dobra. Bombardujemy tego. Dam mu strzała. Tak, generał może... Nie wiem, zobaczymy. Najpierw zagram, tak. Zagram tu. Skopiujemy sobie tych tutaj gentlemanów dwóch. Oni są wszyscy ile? 6-8. No bingo, dokładna kopia tego, co kurczę, stwora, którego się wybierze. Idziemy sobie tu. Podsniemy. Bez znaczenia co. Wezmę tego gościa. O, ale ta ściana może mnie atakować. Okej, okay, idź tu. O, tym nie będę atakował. Dobra, end turn. Ciekawe, czy ten mi przeżyje. Ma tylko 2 punkty życia, on ma 1 punkt ataku. Więc dlatego nie atakowałem, bo zostałby mu jeden. Co 2 to by dostał i tyle. Gość jest wytrwały.
Jeszcze nie poddał gry. Jest tak, następnie duże opanie. Mogę, mam 8 surowców, mogę zagrać 2 artefakty. To będzie 12, 14 damage'u. On to knuje. 14 damage'u będzie od samego bohatera. Tu jest 4. Jest 18. Dobra, a czemu on zgonu zaliczył? WTF. A, zagrał jakieś stuna na nim. Zajebiście. Najpierw zaatakował tym, a później go jeszcze zestunował zaklęciem. Dostał jeden damage'u i tyle. No i poskładał się. Eric Walker. Okej, tym uciekł. Coś jeszcze? Znowu ten koleś. Jeszcze coś przyzwie? Okej, okay, no mam 8 surowców, to tak, tu jest 6, 6, 12, 14 damage mu wbijam, plus 4 od tego to jest 18. No będzie dobre chyba, nie? Mi się wydaje. No i jolo. Dobra, tego tylko zamiatamy. Pac. Ten sobie wbije, gdzie? Tutaj może wejść? Nie ma problemu. Zaczniemy tego gościa za 6. Z niego dropnie wilk. No teraz tak. Teraz tak, tym może mnie zaatakować za 3, tutaj tym tego dobić. No dobra, no co, co zrobić? Tak swoje porobił. End turn chyba. Znaczy, problem jest teraz taki, że on może zaatakować mi dwa razy tego generała i stracę chyba te artefakty, tak mi się wydaje. Chociaż, no dobra, no swoje zrobiły. One mają durability 2, jak dostanę dwa razy damage, to dwa razy im zejdzie po prostu tutaj ten wytrzymałość i się skończą artefakty. Chyba, że to będzie spadać tak, że najpierw z tego, a później z tego i z tego. Byłoby dobre. Okej, no to chyba przeżyje wszystko mi. Zobaczymy, co on zrobi. Nawet nie chcę atakować generała. Gdzieś ucieka. No to już jest po zawodach. Żeby jeszcze zaatakował tymi dwoma minionami generała, to bym stracił te artefakty. To jeszcze mógłby, nie wiem, turę przetrwać? Turę animienia... O, zamieni mi tego gościa w wilka takiego. Foxa, w sumie Fox Revenger, czy jakiegoś lisa. Wow, legenda! O, panie. Nieźle, co to robi? Jakiś Feniks. Opening Gambit, summon all friendly minions that were destroyed on your opponent's last turn or a random space. Wow, dobre. Ile ten Phoenix ma? 4-7. No chyba jest GG. Wystarczy, że podejdę tym generałem tutaj i jest po zawodach. Podejdziemy sobie tym liskiem. Czy on jeszcze ma jakąś pasywkę, ten minion? No niekoniecznie. Dobra, zapraszam tutaj ciężką artylerię. A! Tego też przezwał. Oto kurczę, cwaniaczek. Dobra. Właśnie, nie pokazywałem wam, to są takie fajne ten ikonki, które można wysyłać, jakieś takie szybkie komentarze do naszego oponenta. No well played. 14 damage'u. Coś jeszcze tu mogę zrobić? Co jeszcze mam porobić? Jakieś tam karty pozagrywać. Wyleczyć swojego bohatera mogłem, jeszcze parę innych rzeczy zrobić. Okej, który mam? 7 poziom na tym... na tym koksiurze. O, i dostałem jakąś kartę nową. Mana Burn. Dispel a space. Deal to damage to the enemy minion or general on that space. O, fajne. Dispel za 2 i jeszcze damage zadaje. Można by to wrzucić za te kucyki na przykład. No i kolejna ranga, 22 już. A tym deckiem naprawdę mam niezłe win ratio. Nowa karcioczka. Mana Burn.
Magmar. Tak, mam te śmieszne kucyki. 2-2 z dispelem. One działają tak samo jak to zaklęcie. Tylko że w sumie wolę mieć chyba te stwora 2-2 z dispelem, niż mieć zaklęcie, które dispeluje i zadaje tylko 2 damage'u. Bo stwór jest czasami lepszy niż zaklęcie, bo można coś zablokować nim. A samo zaklęcie jest takie sobie. Dispel a space, tylko że to w sumie to możemy zagrać to wszędzie. Tomas, to jest taki plus, że to możemy zagrać na całym polu bitwy, a ten kucyk dispeluje tylko pole bitwy, które znajduje się obok niego. No nie, trzeba by się zastanowić, ale chyba i tak stwór będzie lepszy. 2-2. Ej, zobaczę. Zastanowię się. Na razie ten deck jest naprawdę niezły. Spoko win ratio, powiedzmy jakieś tam 70, może 60% wyciągam na tej talii. Więc jest fajnie. 440 golda mam. Daily questów na razie nie mam. Pograłem trochę tych, porobiłem trochę tutoriali. Jeszcze mi trochę zostało do wykonania. Może nagram jakiś poradnik z tych tutoriali. Fajnie się wykonuje, chociaż niektóre są piekielnie trudne. Tego na medium nie wiem jak przejść, za cholerę mam. Cały czas brakuje mi jednego ruchu, żeby zabić generała. Nie mam pojęcia jak to zrobić. Jeszcze nawet nie próbowałem tego na hardzie. Może być ciekawie. Okej, będę kończył. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Duelisty, bo myślę, że ja w tą giereczkę sobie pogram i to naprawdę długo, bo ona jest naprawdę mega dobra. Świetna jest gierka. Na razie, hej!